Witam Państwa bardzo serdecznie. Republika po południu i pierwszy z naszych gości, publicysta Jacek Liziniewicz, którego stałym widzom telewizji Republika przedstawiać specjalnie nie trzeba. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I pochylmy się chwilę nad tematem, który jest dyskutowany przez polityków, ale także przez naszych rodaków, którzy interesują się polityką międzynarodową i krajową, czyli zmiany w Unii Europejskiej, zmiany, które mają przejść poprzez zmianę traktatów europejskich. Wielu polityków mówi, że jest to droga do budowy państwa, superpaństwa europejskiego. Często przywołuje się przykład Stanów Zjednoczonych. Mają być Stany Zjednoczone Europy. I możemy usłyszeć trzy rodzaje komentarzy w tej sprawie. Po pierwsze, bagatelizowanie. Nie, nie, nie. To chodzi po prostu o wzmocnienie współpracy między państwami. To jest jeden z komentarzy tej sytuacji. Drugi, głównie po prawej stronie politycznej, Hannibal Anteporta, stracimy suwerenność, piąty rozbiór Polski, zaraz nie będzie Polski. I trzeci rodzaj komentarzy. Tak, jest to budowanie państwa europejskiego, ale wszyscy na tym dobrze wyjdziemy. Jak pan redaktor by się do tego odniósł? Pierwsza narracja o tym, że nic się nie dzieje, jest całkowicie błędna. To jest oczywiście stały plan europejskich elit, żeby stworzyć super państwo europejskie. Nie narodził on się wcale w ostatniej kadencji, tylko ta idea trwa już kilkadziesiąt lat. Jest podejmowana w zasadzie od zarania Unii Europejskiej i już w zasadzie korzenie jej możemy śledzić jeszcze w czasach międzywojennych tak naprawdę, kiedy powstawała Liga Narodów i w ogóle wtedy już o tym dyskutowano. To jest wielka idea fix urzędników europejskich, całej tej kasty i tego specyficznej elitki, która się tam wytworzyła. Dosyć dobrze to tłumaczę, ja tutaj zareklamuję. No, Maciej Kożuszek na swoim kanale YouTube'owym, czy też w swoich wykładach. Warto, żebyście Państwo do niego sięgnęli. To są tam trzy odcinki już w tym momencie o całej historii tego wielkiego projektu. Więc rzeczywiście z odniesieniami do historii, z odniesieniami do traktatów, do tej historii i sprzed wojny, i po wojnie, i z tej z tej zupełnie ostatniej, kiedy podejmowano kolejne kroki. Więc to na pewno nie jest prawda, że to nie jest groźne. To z pewnością jest jakiś kolejny krok w tworzeniu tej idei fix. To jest pierwsze. Czy to oznacza pozbycie się suwerenności i że od tego, że nie wiem, że zaczniemy za chwilę. No, że Polski nie będzie. Będziemy skazani, przestaniemy istnieć. Pewnie dla wielu osób początkowo ten proces będzie niewidoczny. To jest trochę tak, że już część suwerenności przecież przy wchodzeniu do Unii oddaliśmy, więc to też jest z tej perspektywy, też jest ciekawej i też jest już proces rozpoczęty. I kolejna kwestia, czy jednakowoż Polska jako kraj na tym super wyjdzie. Ja mam co do tego wątpliwości w zależności od tego, jakie mamy ambicje. Jeżeli jesteśmy narodem nieambitnym i pasuje nam rola jedynie rynku zbytu dla zachodnich towarów i rola takich, bym powiedział, szeregowych, z jednej strony wytwórców półproduktów, a z drugiej dostarczycieli taniej siły roboczej, no to nie to nic się nie stanie, tak? Znaczy, to będziemy po prostu taką rolę pełnić. Jeżeli jednak myślimy o państwie jako budowie silnego państwa, które miałoby być na miarę naszych przodków, silnym, europejskim, suwerennym,
państwem, z którym każdy w Europie by się liczył, no to odniesiemy, to jest rzeczywiście olbrzymie zagrożenie i odniesiemy spektakularną porażkę. Jak w kontekście tego, o czym mówimy, czyli suwerenność Polski zagrożona, niezagrożona, potraktować referendum, które odbyło się równolegle z wyborami parlamentarnymi, referendum, które nie uzyskało tak wymaganej liczby głosów, żeby uznać je za wiążące, a referendum, tak naprawdę cztery pytania referendalne w dużej mierze odnosiły się jednak do kwestii suwerenności Polski. No może nie wprost, nie było tam pytania wprost o suwerenność Polski, ale one wszystkie w jakiś sposób wokół tej suwerenności krążyły. I teraz pytanie, czy to nie jest w jakiś sposób pesymistyczna wizja tego, co się dzieje w naszym narodzie, w naszym społeczeństwie, jeżeli ludzie mieli możliwość się wypowiedzieć i to zbojkotowali, tak? Bo w większości jednak zbojkotowali możliwość wypowiedzenia się. Zbojkotowano to ze strachu tak naprawdę, ze strachu przed tym, że może być to referendum wiążące. Bano się, moim zdaniem, oznajmić tak naprawdę europejskim elitom, jakie mamy zdanie w tych czterech kluczowych kwestiach. Aczkolwiek z drugiej strony to jest właśnie olbrzymie niebezpieczeństwo i sami sobie w tym szkodzimy, że podchodzimy do tego całkowicie emocjonalnie i przez to dajemy się zagonić do kąta. Bo proszę zwrócić, ja powiem o jedne, jest w tych traktatach europejskich, próbach zmian, jest na przykład jedna kwestia dotycząca zarządzania lasami w Polsce. Tak, to jest tam około 30% powierzchni kraju, same lasy państwowe to pewnie około 23% powierzchni kraju. Powierzchnia mniej więcej Czech, czy też takiego mniejszego państwa Unii Europejskiej. No i jestem przekonany, że większość Polaków zapytana o to, czy chce, żeby to Franz Timmermans zarządzał polskimi lasami i zarządzał to na przykład tam Holender albo Hiszpan z Brukseli, czy jednak woli polską administrację, no to pewnie by postawił na polską administrację. Tylko problem jest taki, i to jest niestety gardłowa sprawa, że ta dyskusja o ewentualnych przyszłych traktatach nie będzie się odbywać na poziomie szczegółów. Nie będzie to pytanie o to, czy Polacy są za tym, czy za innym rozwiązaniem, tylko o to będzie to dyskusja o tym, czy wychodzić, czy nie wychodzić z Unii Europejskiej. I niestety, ponieważ tak stawiamy tą sprawę i tak stawiają tą sprawę politycy, po prostu możemy pozbyć się suwerenności w jakimś największym stopniu, jak to tylko możliwe, bo po prostu będziemy wykorzystywani, szantażowani emocjonalnie i będzie wykorzystywane nasze europejskie takie euroentuzjazm. Podejście euro, bym powiedział, już nawet nie euroentuzjastyczne, tylko eurofrajerskie bym powiedział, bo to już na tym już jest do tego stopnia. No generalnie wychodzi na to, że wyjdzie na to, że dla podróżowania bez granic i swobodnego kupowania biletów lotniczych do Hiszpanii będziemy w stanie przehandlować nasze... A to wcale nie jest takie pewne, te bilety lotnicze do Hiszpanii, bo musimy pamiętać, że... To jeszcze jest prawda... Właśnie. ...polityki klimatycznej... Krok dalej są wszystkie sprawy związane z tak zwaną ochroną planety, bo planeta ginie, więc tym swobodnym podróżowaniem wkrótce możemy się przekonać, że nie jest tak różowo. Pomówmy jeszcze chwilę o sprawach polityki krajowej. Wybory się odbyły, wyniki jakie są doskonale wiemy. PiS w liczbach bezwzględnych wygrał, ale nie jest w stanie stworzyć większości parlamentarnej. Wszystko wskazuje na to, że koalicja
centrolewicowa, można chyba używać takiego określenia, będzie taką większość w stanie stworzyć i stworzy w związku z tym rząd. Pojawiła się taka ciekawa koncepcja, no bo jakoś trzeba rozdzielić między liderami, między politykami tych partii stanowiska, rotacyjnego marszałka Sejmu. Pierwszym miałby być Szymon Hołownia, kolejnym Włodzimierz Czarzasty. To jest pewna nowość w polskiej polityce. Nowość. Państwo się nie mogą dogadać co do tego, kto ma być marszałkiem Sejmu. Również dlatego, że od marszałka Sejmu będzie zależało to, jak będzie współpracować ta koalicja w parlamencie. Proszę zwrócić uwagę, że wybór albo konserwatysty, albo człowieka lewicowego, o lewicowych sympatiach, może tak naprawdę oznaczać, które projekty poselskie trafią do zamrażarki, które będą głosowane, które nie będą. To ma o tyle implikacje, że w niektórych sprawach już dziś wiadomo, że koalicja tych trzech formacji, a w zasadzie koalicja tych dziewięciu formacji, jak chcą niektórzy, tak naprawdę już pęka i w wielu sprawach, które są ważne dla poszczególnych członów tej koalicji, tak naprawdę nie mają większości. Ale zatrzymajmy się na moment, zatrzymajmy się przy tym stwierdzeniu, bo ja wiem, że to wielu publicystów, wielu polityków związanych z prawą stroną sceny politycznej w tej chwili to powtarza, tak? Jeszcze się nie zaczęli rządzić, a już się kłócą. Czy to nie jest jednak trochę myślenie życzeniowe i trochę przecenianie tych sporów, oczywistych sporów wewnątrz, że za chwilę się pokłócą, za chwilę się rozpadnie? Czy to nie jest myślenie na wyrost? Gdzie są te obszary kłótni? Proszę zwrócić uwagę, że nasza strona prawicowa ma swoje ostatnie doświadczenia z kłóceniem się i moim zdaniem, tak na mój nos ideologiczno-polityczny, mam wrażenie, że jednak Solidarną Polskę i Prawo i Sprawiedliwość dużo więcej łączyło niż no, powiedzmy PSL i formacje zielonych. To jest, mam wrażenie, a mimo to Solidarna Polska i właśnie Prawo i Sprawiedliwość robiły sobie na złość. Nie ma tutaj co ukrywać. Również blokowano projekty Solidarnej Polski chociażby. No i vice versa też blokowano pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Co było innego, i tu właśnie będzie kluczowa rola marszałka Sejmu, bo przecież w niektórych sprawach politycy tej czy innej opcji politycznej w tej koalicji rządzącej będą mogli liczyć na głosy Prawa i Sprawiedliwości. Przecież to jest, a to z kolei sprawia, że w skrajnych przypadkach, albo nawet nie wiem, czy nie dość częstych, politycy, którym na czymś zależy w tej polityce, będą musieli przychodzić również do Jarosława Kaczyńskiego, aby uzyskać poparcie dla swojego projektu. Mm-hmm. To bardzo ciekawa jest koncepcja. A proszę zwrócić uwagę, ja podam jeden przykład. Mm-hmm. Lewica, duża część lewicy i Zieloni, i duża część Koalicji Obywatelskiej. Trudno powiedzieć, ile to jest dokładnie głosów, ale pewnie około 200 obstawiam, albo niecałe 200. Zależałoby im na tym, żeby zwiększać dobrostan zwierząt, czy też likwidować fermy futrzarskie. Oczywiście, jeżeli będzie konserwatywny marszałek, to taki projekt poprawy los zwierząt schowa do szuflady i powie, że tego nie będziemy głosować. Ale jeżeli będzie lewicowy, na przykład taki Włodzimierz Czarzasty, no to puści to na wolny rynek.
I nie wiem, i wtedy zacznie się tak naprawdę zabawa. Rozumiem. No więc mogą nas czekać bardzo ciekawe wydarzenia w Sejmie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Dziękuję. I dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. A u nas już za chwilę Michał Trześniewski przekaże Państwu najważniejsze informacje z kraju i ze świata.